Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrek, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny i najprawdopodobniej po raz ostatni w grze Shadow of the Tomb Raider. W poprzednim odcinku udało nam się, trudno powiedzieć co, przeżyć, można by powiedzieć, dotrzeć tutaj do ukrytego miasta chyba jeszcze, zdobyć maskę Ixchel, albo my jesteśmy teraz Ixchel, i idziemy chyba na ostateczne starcie, na to wychodzi. Progresu, jak tutaj widać, jest na razie prawie 50%, więc bardzo fajnie. Koniec! Chyba koniec! Jak ja mam się tego złapać? Rzucam tą kotwiczką, kiedy jestem w locie, tak jak nam każe. Jonah, mam ze sobą wsparcie. Jasin, są tu ze mną. Co? Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. Dowódco, mamy kontakt wzrokowy z Grom. Jest z Jasin. Czy co? Skupcie się na zadaniu, wykończcie ją! No, i mamy. Ci posiłki. Kurwa! Delta! Dobrze, że mamy takie wsparcie. Oddział Zeta. Wysoka Rada jest na pozycji. Pilnujemy ich. Powtarzam, najwyższa Rada jest bezpieczna. Czołgi sobie wezwali? Wysoka Rada jest na miejscu, by osobiście nadzorować wasze zwycięstwo. Utrzymamy linię obrony niezależnie od ceny. Jesteś z nimi?
Tylko ja mogę dokończyć rytuał. Oni źle wybrali. Wszystko jest nie tak. Nie! To jest ich własność. Oddaj nam te skrzynie. Nie. Nigdy. Muszę chronić Paititi. Wszyscy tworzymy przeznaczenie. Nie tylko ty. Każdy z nas. Razem. Pokonaj trójce. Okej. Turor, kiedy rytuał dobiegnie końca, wszyscy zostaniecie uratowani, a ci, którzy dali się wszystko, zostaną uratowani. Nie powstrzymasz nas, Krok! Wszyscy tu jesteśmy! Dominguez, ten sentymentalny uczony mówię, wypadł z gry! Już niedługo wszystko znajdzie się pod kontrolą trójcy! Wiem, że masz tego wszystkiego dość. Podnoś to! Klikam E! Czemu tamtej benzyny nie mogłem podnieść? Chciałem rzucić w ten czołg. Może przez to, że nie wiem, kucałem, nie mogłem? Johna, Rorf nie żyje. Zajmę się Dominguezem, żeby przerwać rytuał. Przytrzymamy resztę tak upłynnie, co się da. Dziewięć punktów umiejętności. O, to wydaje się być ciekawe ulepszenie. Małpie stad, wysoki lewy tamp, okej. Mniej więcej rozumiem. Dobra, łuk się przyda rozwinąć jeszcze bardziej. Dobra, można chyba kontynuować. Zobaczymy jeszcze może ekwipunek, czy nie da rady. Nie, tutaj nie. Też nic. Też nic, też nic, też nic, też nic. No dobrze. Lecimy w takim razie po Domingueza. Szkoda, że wcześniej tego karabinu naszego nie używałem. Fajny jest. Ale wolałem chyba być bardziej po cichu. Wysoka rada jest zagrożona! Potrzebujemy! Zajebiście! Czemu to nas tak wcześniej zbejtowało? Wypierdalać!
Jezus, ile wspinaczki tutaj jest! W całej grze chyba aż tu nie było rzeczy do robienia. Dojdę wreszcie tam? Czy druga góra jest? Niech słońce zajdzie! Niech ciemność wszystko pochłonie! Niech cień przeminie! A ze światła niech powstanie nowy, stworzony przez nas świat! Każdego, kto zapragnie zniszczyć twoją moc i potencjał! Dobra, to nie jest aż takie ciężkie, jak mi się wydawało. Akurat to było trochę oczywiste, jak tak się świeci, że trzeba tutaj coś zrobić. Powstrzyma mnie przed stworzeniem świata na nowo! Dzisiaj przejmiemy kontrolę nad naszym przeznaczeniem! Aha! Co mam tutaj zrobić? Strzelanie nic nie daje. Powstrzymaj Domingueza. Fajnie. Jak? Aha! Twoje całe życie! Nie możesz równać się z Bogiem! Pozwoliłem ci żyć, Larry, ale to już koniec. Że moja siła będzie rosła!
Ochrońcie Paititi. Proszę. Proszę, Laro. Dobrze. Czy król ma coś do powiedzenia? Kochani, czy możecie się chwilę nie ruszać? Proszę. Tak, oczywiście, król. Jeden! Mogę zobaczyć? Pewnie. To ty, i ja, i tata. Gdzie to jest? Hawaje. Z kluczem i srebrną skrzynią możemy przebudować świat. Będzie bez słabości i okrucieństwa. Co można by zrobić z taką mocą? Moja odważna córka, która wcale się nie spodziewa, atakuje Gwara! A więc dokąd się udamy na prawdziwą przygodę? Słyszałem, że Antarktyka jest piękna o tej porze roku. Tato! Nie chcesz, to może słone pustynie w stanie Utah? Richard! Wiem, dokąd pojedziemy! Naprawdę? Hawaje! Tak, fajnie byłoby tam pojechać. W takim wypadku będziesz musiała przed naszą wyprawą pomóc mi przy moich badaniach, Laro. Nie! To ty jesteś moim asystentem! O tak, masz rację! Przepraszam panią, trochę przesadziłem. Chcę, byś zabrał mnie ze sobą do muzeum. Cóż, chyba da się to zorganizować. Kupimy ci szkicownik, żebyś mogła rysować swoje przygody. Wraz z katastrofami Kukulkan musi być złożony w ofierze Słońcu. Inaczej świat umrze. Bóg złożony w ofierze? Ofiara to mój obowiązek. Jeśli mi się to nie uda, szkarłatny ogień poprowadzi mnie i dopilnuje, że dotrzymam słowa. Lubię ten świat. Jest... On nie jest idealny. Ale wszystko, co kocham, teraz jest tu. Po dzisiejszym dniu zaćmienie przestanie być naszym symbolem. My zatrzymamy słońce, a ty usuniesz cień. Ochroń cię, Paititi. Dobrze.
bratu. Matka, wojowniczka, rebeliantka, królowa. Będzie czczona przez całe pokolenia. Już tęsknię. Teraz usłuchamy jej ducha, aby zjednoczyć Paititi. Chcę wracać do Kuakiaku. Czyżby? Tęsknisz za dżunglą? Poszukasz słynnego rybiego drzewa? Zamierzamy pojechać z Abi na wybrzeże. Cieszę się. A co z tobą? Myślę, że jeszcze trochę tutaj zostanę. By odzyskać kilka artefaktów. Johna. Jaki masz plan? Nie wiem. Edsley z pewnością coś wymyśli. Powie, czego im potrzeba do odbudowy Paititi. Rany. Mam dość szukania. Muszę pobyć z żywymi. Dobra. Nie musisz się przypadkiem już pakować? Nie, musisz mnie znosić do jutra. Zostań tu tak długo, jak chcesz, Laro. Jedź bezpiecznie, Johna. Gdy odtworzymy Paititi, być może dołączę do was i poznam świat poza Paititi. Po prostu daj tylko znać. Ty też, Uczu. Daj mu spokój. O, Johna! Lara mówi, że masz dziewczynę. Będziemy na ślubie. Hej, zaraz. Edsley, pokażesz mi plany nowej świątyni? Tak, będzie naprawdę piękna. Nie lada przygoda. Fajne to było. Kurde. Satysfakcjonujące zakończenie, można by powiedzieć. I koniec! Koniec trylogii. A czy byłaby opcja pominięcia tego na przykład? Czy... Gra nie była długa. Zajęła mi... Tak sobie myślę 9 godzin, maksymalnie 10. Jednak w niektórych sekwencji trzeba było powtarzać parę razy, niestety. Gra w porównaniu do poprzednich odsłon, według mnie graficznie, miazga. Efekty kinowe, powiedziałbym, że bardziej w Rise of the Tomb Raider było ich więcej, ale tutaj pod koniec gry było tego dużo, były naprawdę bardzo fajne. Walka z Dominguezem, powiem, że w porządku, tylko nie wiedziałem potem, co mam zrobić, jak on był taką bańką. Czy mogę w niego strzelać, nie strzelać, a ja ostatecznie uznałem, że podejdę i akurat się udało. Sama fabuła według mnie bardzo w porządku, jest spójna, świat przepiękny, potwory akurat straszne, można by powiedzieć. Klimat grozy jest bardzo dobrze tutaj oddany. Mamy rozwiązanie fabuły, jeżeli chodzi o to, co się stało pod koniec Rise of the Tomb Raider, czyli w 15 odcinku po napisach końcowych, gdy ktoś właśnie do nas strzelał, ale się zawahał, albo tego po prostu nie zrobił, tylko zabił naszą tak jakby nie macochę, opiekunkę czy kogoś takiego, znajomego rodziny. Też wiem, że to był... Rorg? Jakoś tak się nazywał. Według mnie graficznie totalna masakra. Gra działała tak ładnie. W niektórych momentach nie mam do tego pojęcia czemu, ale grę mi wyrzuciło 3 razy. Raz w 5 odcinku na początku, a kolejne 2 razy nie w którym to był odcinku, ale chyba 10, jeżeli się nie mylę. Co mnie trochę zmartwiło, ale jak patrzę, to niby to nie wina ani moja, ani sprzętu, ani niczego innego. Nawet żadnego błędu nie miałem pokazanego, tylko od razu gra mi się zamykała. Jeżeli chodzi o sam, według mnie, gameplay, grało mi się naprawdę wybitnie dobrze. Nie mam w sumie do czego się przyczepić, jedyne zastrzeżenia mam co do tego, w jaki sposób badamy na przykład jakieś przedmioty. Bo w przypadku Rise of the Tomb Raider podchodziliśmy, badaliśmy i od razu mieliśmy czytanie tekstu i tak dalej, a tutaj dostajemy tak jakby na naszego ekwipunku i potem z menu ekwipunku możemy sobie to odczytać. Dla mnie to jest trochę takie nie za przyjemne, bo jednak nie zawsze mamy czas, żeby to odczytać, potem coś nas ominie i tak dalej. Ale według mnie same te fotografie, które robimy niektórym postaciom, żeby przybliżyć ich obraz nam, naprawdę coś prześwietnego. Według mnie byłbym w stanie zapłacić nawet realną cenę, czyli tam chyba, no może nierealną, bo tam było chyba 180, jakby była na przedstawienie, na przykład tak jak Valhalla.
to byłbym w stanie zapłacić według mnie nawet stówkę, bo za Valhalla zapłaciłem 140, ale grało mi się naprawdę prześwietnie, to tutaj byłbym w stanie zapłacić tą stówkę. Oczywiście dzięki temu, że gra była za darmo na Epiku, nie mam w sumie zastrzeżeń, jak za darmo to jeszcze lepiej, ale według mnie gra naprawdę warta każdych pieniędzy, bo grało mi się prześwietnie. I mogę jedynie tyle powiedzieć, że koniec świetnej trylogii. Trylogii, mówię, bo już miałem tego Tomb Raidera z 2013 roku obcykanego na kanale. Wszystko pomyliłam. Sądziłam, że przejęcie kontroli nad własnym życiem wymaga niezwykłych czynów. Myślałam, że muszę wszystko naprawiać. Tajemnice świata należy raczej cenić niż rozwiązywać. Jestem tylko jedną z wielu osób, które je chronią. Nie wiem, co przyniesie przyszłość Johna. Nie mogę się jednak doczekać przygód, które mnie jeszcze czekają. Spróbuję nie traktować siebie zbyt poważnie. Herbaty, panno Croft? Chętnie. Na razie cieszę się, że wróciłam do domu. Gra po prostu piękna, tyle mogę powiedzieć. Niekiedy denerwująca, co było oczywiście widoczne, ale może być. Gra teraz się udało ci ukończyć Shadow of the Tomb Raider. Wybierz kontynuuj z menu głównego, by wrócić do Paititi. Ostatnie starcie z Amaru. A, przed tym starciem załaduje grę, okej. Okay. Wybierz nową grę plus, aby rozpocząć przygodę od nowa z dotychczasowymi umiejętnościami oraz ekwipunkiem. Znaczy bym kontynuuj i mamy progres 53%. Nie wiem, jaki był przypadkiem w Rise of the Tomb Raider, ale wydaje mi się, że chyba też mniej więcej taki sam. A tutaj oczywiście jest brane pod uwagę postęp w kończeniu tych wszystkich lokacji, znajdziek i tak dalej. W miarę możliwości staram się odczytywać wszystko, jak i zbierać wszystko, co się tutaj dało po prostu. W locie ukończono. Czyli... nie wiem, o co tutaj chodziło. Ale tak, jeżeli chodzi o samą mapę, to mamy tutaj misje poboczne. I filar, no i niby to jest DLC. Nie wiem, o kurczę, ale przewodnik mikrofon. Nie wiem, czy będę to robić tak szczerze, bo mam jeszcze do ogrania Alana Wake'a, drugiego Alana Wake'a. Potem jeszcze dodatek do Valhalla, potem drugi dodatek do Valhalla, bo czekam na świt Ragnaroku. Więc zobaczymy, ale już mogę przyklepać temat i powiedzieć, że gra prześwietna, grało mi się wybitnie dobrze i jedna według mnie z lepszych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. No i jedna z lepszych trylogii, jakie były według mnie kiedykolwiek. Może będzie kolejna odsłona Tomb Raidera? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że tak, bo gra się naprawdę prześwietnie, jak i sama historia, dubbing, no wszystko jest naprawdę na najwyższym według mnie poziomie wykonania. I tak według mnie powinien wyglądać właśnie Cyberpunk, a nie, że tam jest tyle bugów i tak dalej. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o całą serię z Tomb Raidera, Shadow of the Tomb Raider, jak i Rise of the Tomb Raider, jak i Tomb Raider z 2013 roku. Temat trylogii mam przyklepany. Następnego odcinka. Siemka.